Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta, wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję, Andrzej Stefaniak. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok, inflacja w USA zawiodła. Wzrost cen, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Szok. Inflacja w USA zawiodła. Wzrost cen, co dalej? Dzisiaj dostaliśmy drugie ciekawe dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych. Była to inflacja producencka. I jak widać tutaj na tym wykresie, dane okazały się być tak słabe, że pokonały skrajnie pesymistyczne prognozy, czyli oddala się perspektywa przyspieszenia procesów dezinflacyjnych w Stanach Zjednoczonych i ten pewnego rodzaju wpływ negatywnych czynników jest widoczny, ponieważ inflacja producencka zaczyna się zachowywać bardzo podobnie do tej inflacji konsumenckiej, którą poznaliśmy kilkadziesiąt godzin wcześniej, więc tendencja jest potwierdzona i ewidentnie moim zdaniem wpływa tutaj zatrzymanie tendencji korzystnej, czyli spadkowej na cenie ropy naftowej, na procesy dezinflacyjne w Stanach Zjednoczonych. Ta korelacja jest intuicyjna i od razu ją teraz tutaj widać, więc Amerykanie powinni dążyć do tego, żeby cena znowu ropy naftowej zaczęła mocno spadać. W takiej sytuacji te powiązanie korzystne dla zachowań inflacyjnych byłoby kontynuowane. Natomiast to, że ropa naftowa teraz się zatrzymała, w takiej sytuacji moim zdaniem może to dać rynkowi pretekst ku temu, żeby oddalić perspektywę tych pozytywnych zjawisk dezinflacyjnych, ale oczywiście będziemy się temu bacznie przyglądać. Jak rynek reaguje? Co dalej? Czy wzrost cen będzie kontynuowany i czy rynek faktycznie przywiązuje się do tych danych, że przywiązuje do nich większą wagę? Zobaczmy, że 10 minut po danych, które poznaliśmy, ta implikowana stopa procentowa praktycznie się nie zmieniła. Okolice 5,25 są cały czas wskazywane jako szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. Natomiast widać reakcję na zachowaniu rynkowej stopy procentowej, ponieważ amerykańskie obligacje 10-letnie zbliżają się już do poziomu 3,80 z dużą szansą na to, że wrócimy powyżej tego poziomu. A jak zachowują się prognozy inflacyjne na kolejne miesiące i kolejne kwartały dla Stanów Zjednoczonych? One jednak cały czas zakładają, że inflacja będzie spadać, że wzrost cen będzie maleć, że to tempo będzie coraz mniejsze i to ma być pozytywna informacja i rzutuje już teraz na realną przyszłą stopę procentową i to ma być ten jeden z czynników, dlaczego też amerykański dolar się umacnia, ale o tym jeszcze będzie. Jeszcze chciałbym wrócić do tych rynkowych stóp procentowych, ponieważ 3,80 te rejony są na wykresie dziennym wskazywane jako mocny, ważny punkt odniesienia, no i oczywiście zobaczymy, co się będzie tutaj dalej działo, ponieważ dzisiejsza sesja będzie w tym wypadku bardzo istotna. Komplet styczniowych danych o inflacji sygnalizuje rynkowi pewną prawidłowość i rynek będzie musiał dzisiaj zdecydować, czy wierzy w te dane, czy też nie wierzy, czy myśli, że wzrost cen będzie coraz wyraźniej zamierał w Stanach Zjednoczonych, czy procesy dezinflacyjne faktycznie będą miały miejsce i to będzie dzisiaj dyskontowane. Ale po zachowaniu krzywej dochodowości amerykańskich obligacji widzimy, że rynek przyszłych stóp procentowych, zwłaszcza na tej średniej i dalszej części krzywej dochodowości, zwiększa szanse na to, że te podwyżki stóp procentowych jednak będą miały miejsce. No i w konflikcie między rynkowym oczekiwaniem co do zachowania stóp procentowych, a tymi wypowiedziami szefów Fedu i różnych innych komentatorów, to właśnie wygląda na to, że na chwilę obecną wygrywa słowo i tezy głoszone przez prezesa Fedu, prezesa Powella i innych członków, dyrektorów Fedu. W takiej sytuacji rynek musi się do tego dostosować. Jakie są te oczekiwania na lipcową podwyżkę stóp, jakie są oczekiwania co do tego, że w lipcu stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych osiągną swój poziom maksymalny, gdzie on może być? Na tym wykresie widzimy, jak na przestrzeni ostatnich dni te oczekiwania się zwiększyły. Co jest także istotne, wraz ze wzrostem rentowności amerykańskich obligacji rosną także koszty obsługi długu. No i widzimy tutaj, że zbliżamy się już do tego, żeby koszty obsługi długu wynosiły 800 miliardów dolarów, więc no, te wartości są coraz bardziej odczuwalne dla amerykańskiego budżetu.
Ale należy pamiętać oczywiście, że Amerykanie mogą mieć tych dolarów tyle, ile tylko będą chcieli. Co jest oczywiście dla nas bardzo istotne, jeżeli rozpatrujemy zachowanie rentowności, to jest powiązanie zachowania bliższej części krzywej dochodowości, w tym wypadku dwuletnich amerykańskich obligacji z amerykańskim dolarem. Widzimy, jaka ta korelacja jest teraz bardzo wyraźna, a sam amerykański dolar, jak widzimy w tym wypadku, ma problem z przebiciem najbliższego oporu, nie mówiąc już o wykonaniu jakiejś większej korekty ku umocnieniu. Więc jeżeli te dane, które dzisiaj poznaliśmy, które naprawdę są szokiem, bo inflacja w USA zawiodła oczekiwania i konsumencka, i producencka, jeżeli one nie doprowadzą do umocnienia amerykańskiego dolara, to pytanie, co może umocnić amerykańskiego dolara, poza oczywiście wzrostem ryzyka geopolitycznego. Więc jeżeli dzisiaj euro-dolar nie spadnie, to wyraźnie najlepiej poniżej ostatnich minimów, to moim zdaniem będzie to naprawdę silny sygnał ku temu, że bardzo dużo kapitału ucieka od amerykańskiego dolara i parkuje teraz w tym wypadku w euro. Dlatego też ostatnie minima na euro-dolarze są teraz takie kluczowe i warto na nie zwracać uwagę. Amerykański dolar plus rentowności, to wzrok każdego inwestora spada na parę dolar do jena i w tym wypadku widzimy klasyczną reakcję, czyli wzrosty. Później oczywiście wrócimy do surowców i tam także te dwa czynniki, czyli amerykański dolar i rentowności, są niezwykle istotne, ale dla jena także istotne jest to, czy rentowności japońskich obligacji pójdą w górę, czy ten próg, który został ustanowiony przez Bank Japonii na poziomie 0,5% na japońskich dziesiątkach zostanie pokonany, czy też nie. I co jest ciekawe, widzimy w ostatnich dniach, że ten opór, ten sufit na dziesiątkach jest cały czas testowany, ale japońskie dwulatki są kupowane, więc ta rozbieżność na japońskiej krzywej dochodowości zmniejsza szansę na to, że będziemy świadkami osłabienia japońskiego jena. Natomiast na te zachowania także warto zwrócić uwagę. Kabel jest także w ważnym miejscu, czyli w miejscu, gdzie przebiega dolne ograniczenie kilku tygodniowego kanału wzrostowego. I teraz oczywiście zobaczymy, bo przechodzimy do indeksów giełdowych, jakie będzie zachowanie indeksów giełdowych na zachowanie rynkowej stopy procentowej. Ponieważ ostatnie godziny naprawdę pokazują coraz większą odporność akcji na rynkową stopę procentową. Jeżeli więc dzisiaj, po tych kolejnych danych z USA o inflacji, która zawiodła, która jest szokiem, jeżeli indeks Standard & Poor's nie przebije poziomu 4100 punktów, to naprawdę co mogłoby doprowadzić do spadków indeksów giełdowych, skoro rynkowa stopa procentowa nie jest w stanie pokonać oporów, wsparcia, a w takiej sytuacji naprawdę jeszcze bardziej wzrośnie prawdopodobieństwo, że indeksy giełdowe pójdą w górę. Indeksy giełdowe, akcje dostają teraz tyle ciosów, że indeksy giełdowe powinny się załamać, ale na razie tego nie widać. A gdy zobaczymy na Europę, to widzimy nowe maksima wszechczasów na giełdzie w Londynie. Dzisiaj mamy nowe maksima wszechczasów na giełdzie w Paryżu i oczywiście widzimy także relatywnie lepsze zachowanie indeksu giełdowego w Niemczech niż zachowanie indeksów giełdowych na Wall Street. Dlatego też tutaj widać, że te wzrosty euro-dolara powodują, że globalny kapitał lubi europejskie akcje. I co jest także bardzo ciekawe, zobaczcie, jak zmienia się kapitalizacja akcji notowanych w Paryżu względem tych w Londynie. I na przestrzeni ostatnich tygodni widzimy przesiadkę i zmianę, że to akcje francuskie mają większą już kapitalizację niż te spółki z Londynu, a to oczywiście oznacza degradację Londynu jako światowego centrum finansów. Warto być właśnie tego świadomym. I jeszcze wracając do amerykańskich indeksów giełdowych, widzimy, jak bardzo na przestrzeni ostatniego roku zmniejszyła się atrakcyjność spółek giełdowych notowanych w indeksie Nasdaq 100 względem tych w indeksie Standard & Poor's, natomiast ostatnie tygodnie przynoszą odbicie i znowu próbę nawrotu do tendencji korzystnych dla spółek technologicznych. Widzimy także, że w ostatnich dniach mamy ciąg wzrostowy spółek notowanych w Europie i co jest także, na co warto zwrócić uwagę, że wzrosty europejskich spółek są teraz ściśle powiązane z zachowaniem wskaźnika PMI dla sektora przemysłowego. Wskaźnik jest publikowany raz na miesiąc, ale ewidentnie
Patrząc nawet na zachowanie indeksów giełdowych w ujęciu intradayowym, można się spodziewać, jakie będą odczyty tego wskaźnika PMI, a to tylko dowodzi także, że siła europejskich spółek zaczyna być dobrze widoczna i dobrze przewidywać, jakie będą wskazania tego ważnego wskaźnika. No i teraz przejdźmy do rynku surowcowego. I w tym momencie zachęcam do tego, żeby zapoznać się z najnowszym raportem. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu dotyczącym tego, czy będzie blackout energetyczny, czy jest już on za rogiem i co się stanie w polskiej energetyce. Zachęcam, żeby się z tym materiałem zapoznać. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. A rynek surowcowy zaczynamy oczywiście od tego złota, ponieważ zachowanie rentowności amerykańskich obligacji plus amerykański dolar powinien doprowadzić do mocnych spadków ceny złota. Takie zachowanie klasyczne powinniśmy dzisiaj obserwować. Każda inna rozbieżność będzie także pewnego rodzaju ostrzeżeniem o zmianie sentymentu. A jak widzimy tutaj, cena gazu w Europie sięga poziomów nienotowanych od bardzo wielu miesięcy, a to sprzyja temu, żeby jednak inflacja producencka i konsumencka w Europie, zwłaszcza ta producencka w Europie, spadała szybciej niż inflacja w Stanach Zjednoczonych i myślę, że takie będą odczyty, dlatego będziemy bardzo wyczuleni na te dane, które poznamy w najbliższych dniach o inflacji producenckiej w strefie euro. Ropa naftowa, o której też wspomniałem, która jest bardzo istotna. Widzimy na tym następnym wykresie, jak ładnie Amerykanie odnawiają strategiczne zapasy ropy naftowej w okolicach 70-72 dolarów. Jeżeli za każdym razem ropa naftowa tam spada, to Amerykanie przystępują do kupowania. I też rynek zastanawia się, jaki będzie wpływ otwierającej się chińskiej gospodarki na cenę ropy naftowej. I to także jest jedno z ciekawszych zagadnień, które jest teraz rozgrywane, który powoduje także konsolidację na cenie ropy naftowej w okolicach osi symetrii horyzontu 77 dolarów, gdzie na wykresie tygodniowym mamy średnią 200-sesyjną i rynki światowe, moim zdaniem, warto tutaj teraz poświęcić zupełnie ciekawemu zjawisku, jakim jest niezwykły wzrost cen Bitcoina, czyli najbardziej popularnej kryptowaluty. Wzrost się utrzymuje, wzrost powoduje, że atakujemy potężne opory w rejonie 24 725 tysięcy dolarów. Przypominam, to jest średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. Mamy tam także lokalne opory z końcówki 2022 roku. I gdyby rzeczywiście Bitcoin miał zachować się tak jak indeksy giełdowe, to powinien spadać, a on naprawdę nie chce. W momencie tworzenia tego wpisu no, ruch na Bitcoinie jest nieznaczny. A taka odporność na to, co się dzieje, moim zdaniem sygnalizuje, że popyt na ryzyko ma ochotę cały czas atakować. Jeżeli tylko znajdzie się pretekst do tego, żeby te indeksy giełdowe nie spadały, to Bitcoin naprawdę może wystrzelić i pokonać zdecydowanie ten poziom 25 tysięcy dolarów, a to otwierałoby przestrzeń naprawdę do wzrostu nawet w rejon 30 tysięcy dolarów, jeżeli nie wyżej, bo popyt na ryzyko faktycznie chce atakować i nie boi się teraz, nie patrzy na to, co się dzieje. No i teraz dział poświęcony polskim aktywom, na którym także bardzo wiele się dzieje. I jak podaje PAP, dzisiaj najciekawszą informacją dla Polski były informacje dotyczące tego, że banki nie mają prawa dochodzić dodatkowych świadczeń po unieważnieniu umowy franków szwajcarskich, podaje rzecznik TSUE. I wygląda na to, że po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki, konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych. Bank nie może dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, podał w czwartek rzecznik generalny TSUE Unii Europejskiej Anthony Collins. Także te wydarzenie dzisiaj było najważniejsze dla polskich aktywów. Ten link, który pokazuje dokładnie i omawia tą sytuację, zamieszczam w opisie. Zachęcam do tego, żeby się z nim zaznajomić. No i teraz sprawdźmy, co się teraz dzieje na wykresach. Czy to wydarzenie ma znaczenie, jaki ma wpływ na rynki i które rynki najbardziej na nie reagują. Jak już widzimy teraz, jakie są te najważniejsze informacje, które dla naszego kraju zostały dzisiaj przedstawione, to zobaczmy także,
jakie polskie banki są najbardziej narażone na ryzyko i ta tabela, o której wcześniej wspominałem, jest właśnie tutaj. Widzimy tutaj, które banki są najbardziej zabezpieczone, które są najbardziej odkryte, gdzie ryzyko jest największe, gdzie można się spodziewać największych perturbacji. Oczywiście te wydarzenia już sygnalizują w pierwszych raportach, że koszty dla całego sektora mogą wynieść około 10 miliardów złotych, więc to jest kolejny cios w sektor bankowy. Natomiast ja osobiście uważam, że jeszcze nie wszystko jest stracone i sektor bankowy, jeżeli się obroni, czyli nie będzie większych mocnych spadków indeksów giełdowych, zwłaszcza tego sektora WIG, banki, a ten wykres w tle pokazuje, że tak jakby już te informacje, te złe, już były uwzględnione w cenach. Nie ma jakiegoś dramatycznego, mocnego spadku, mocnej przeceny sektora bankowego, dlatego to jest pewnego rodzaju ostrzeżenie, że te informacje złe są już po prostu w cenach, są już uwzględnione w wycenie polskich banków. Natomiast to, co cierpi najbardziej z polskich aktywów, to polskie obligacje, ponieważ no dzisiaj już widzimy ewidentną przecenę polskich papierów. W momencie tworzenia tego wpisu rentowności sięgają nawet poziomu 6,30, czyli no 20 punktów bazowych dzisiaj przeceny, to jest naprawdę coś, na to warto zwrócić uwagę, czyli prawdopodobnie ETF na całą polską krzywą dochodowości będzie wkrótce testować linię szyi formacji podwójne dno, widoczną teraz na wykresie. I co jest dla mnie także ciekawe, nie widać większej reakcji przeciwko złotemu, ani euro złoty, ani dolar złoty nawet jeszcze nie zbliżył się do swoich ostatnich maksimów. Pewnego rodzaju to jest także ciekawostka, sygnalizuje odporność polskiej gospodarki na te informacje. To, co sprzyja moim zdaniem popytowi na ryzyko, to zachowanie giełdy w Chinach i giełdy w Turcji. No i WIG20, jeżeli uda się utrzymać nad ostatnimi minimami, to moim zdaniem indeks giełdowy w Warszawie także będzie jednak zachęcał do tego, żeby wieścić dalsze wzrosty niż spadki, do zakończenia korekty spadkowej, ale oczywiście tutaj także czynniki lokalne będą miały dużą rolę do spełnienia i rynek będzie się także przygotowywał na to, co się może wydarzyć w następnych tygodniach. W tym wypadku pamiętamy o wskaźnikach PMI, decyzjach Banku Centralnego w marcu oraz o rosnącym ryzyku geopolitycznym związanym z potencjalną ofensywą Rosjan. To także może się odbić negatywnie na wycenie polskich akcji. Zobaczymy, czy inflacja w USA, która zawiodła, która jest pewnego rodzaju szokiem, sprawi, że także polskie aktywa będą z tego tytułu dodatkowo cierpieć. Będziemy to ściśle monitorować. I oczywiście jeszcze raz zachęcam do wszystkich materiałów edukacyjnych. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Teraz jest materiał o blackoutcie energetycznym, który jest już tuż za rogiem i czy on stanie się powodem kłopotów polskiego sektora energetycznego, polskiej energetyki. Zachęcam do tego, żeby się zapoznawać z tymi materiałami. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.